Wózkach to jest sport, który został stworzony z myślą o osobach z porażeniem czterokończynowym. W tym momencie oprócz osób po urazach rdzenia kręgowego mogą także grać osoby po amputacjach z różnymi chorobami, na przykład z zanikiem mięśni, ze stwardnieniem rozsianym, z dziecięcym porażeniem mózgowym. Generalnie chodzi o to, żeby były co najmniej trzy kończyny mniej sprawne. Im bardziej sprawny zawodnik na boisku, tym ma wyższą punktację. Na boisku może być łącznie 8 punktów, a liczy się od pół punkta do 3,5. Ja na przykład na co dzień oczywiście gram, dzisiaj wyjątkowo w zupełnie innej roli. Ania jest naszym tak zwanym chodziakiem, czyli jest naszym staffem, który pomaga nam we wszystkim. Ja na przykład mam 3 punkty, ponieważ choruję na stwardnienie rozsiane i mam w miarę sprawne ręce. Oczywiście nie do końca. W każdym razie im bardziej sprawny zawodnik, tym ma więcej punktów na boisku i jest bardziej fizycznym zawodnikiem. To jest gra, która łączy ze sobą kilka sportów tak naprawdę. Żeby grać, no to trzeba oczywiście mieć te trzy kończyny mniej sprawne. Gramy na boisku wielkości boiska do koszykówki piłką, która jest podobna do piłki do siatkówki, nie jest identyczna, różni się wagą. Z rugby ma tyle wspólnego chyba co nazwę. I jest to bardzo dynamiczna dyscyplina sportu. Jak